Czy to oznacza, że Stanach kocha tych złych? Gangsterów? Gangsterów? No. No dobra, ciekawe, bo ja jestem właśnie ciekawy, czy ona namawia ludzi do życia bez powietrza? Co? No bo tak śpiewa, nie? Aha, tak dosłownie. No, bierzesz. Miesiąc bez powietrza, co mamy? Wstrzymać powietrze? Przeżyjemy? Ale tak dosłownie bierzesz każdy tekst? No nie wiem, no co? Co mam zrobić, no? Interpretuję, no. Ja nie rozumiem, czemu na motorze ona jedzie. Przecież to jest taka gwiazda, ona powinna koniem jechać. Białym koniem. No tego formatu gwiazda, no, tak. No, no chyba, że wiesz. No, a nie różowym skuterkiem. Wiesz, w czym jest problem. Pewnie się bali, że te konie będą srać wszędzie, nie? No. Siemaneczko, lecimy z naszym nową serią. Już tak. Ocenialiśmy kiedyś, widzieliśmy, że wam się spodobało jedynkę Samsona. Zajarał se, hasz? Lubiłeś, nie? I sprawdzamy, co jest dzisiaj numerem jeden. Tak, Samsona już spadł. Mamy taką nadzieję, że dwa tygodnie, trzy tygodnie w sumie by musiał być na jedynce, więc raczej to jest niemożliwe algorytmicznie. Ale chyba tak było. No był z dwa tygodnie. No, z dwa tygodnie. No, z dwa tygodnie. Czyli dobrze oceniony był przez nas, no. Dlatego się tak długo utrzymywał. Kochani, numer jeden, Sanach, pocałunki, tekst M. Pawlikowska, Janoszewska. A więc już widzimy to od samego początku, że znowu Sanach nie korzysta ze swojego tekstu, tylko czyjegoś. No, ona tak bardzo często taki zabieg robi. Oczywiście interpretuje to po swojemu, żeby było jasne. Ale gdzieś jest ta inspiracja mocna. Przez 5 dni 1,2 miliona wyświetleń. Tak? To dużo? Dużo rozmiar. Dużo. Wiadomo, że są wykonawcy. No. Z czego się śmiejesz? Chyba. Wiadomo, że są artyści, wykonawcy, którzy potrafią zrobić bańkę w dobę, nie? Bardziej youtuberzy. Ale myślę, że jak na artystkę, nie influencerkę. No. 1,205 000 i to jest petarda. Chłopaki z Bungee chyba robią w 15 minut bańkę. Dobę, w dwie może bańkę robią. Słuchajcie, pamiętaj, ale wiesz, ale robią filmem, a potem to staje, a to jest muzyka. A jakby to wszystko zaśpiewali, to co nagrają? Ten cały film zaśpiewany? Ty jesteś ładny, kurwa. Ale im dałem pomysł, nie? Słuchajcie, Sanach ma to do siebie na pewno, że te numery jeszcze się rozpędzają. One, to jest, mi się wydaje, mocną regułą wśród artystów radiowych. Że nie ma tego jebnięcia na samym początku, aczkolwiek tu też jest, bo jest 1,200,000 wcześniej, ale jak do tego się dołączy RMF, SK, ZK, bardzo dużo influencerów robi liczby, ale nie nadaje to się jednak do radia, takie postacie, no, rozmiar... Puszczają to tylko, ale w nocy, no. Nawet w nocy ciężko, naprawdę, może gdzieś w nocy masz rację, zasięgu to wtedy nie robi, ale gdzieś takie osobowości radiowe, jak Adam Czerwiński, RMF FM, dyrektor muzyczny, 25 lat tam pracuje, może nawet więcej. Ja sięgam pamięcią, że odkąd ja zacząłem pracować w branży muzycznej, to Adam już był. A ja pracuję 23 lata, więc i słuchajcie, i to są tacy specjaliści, że on nie włączy piosenki słabej jakościowo. No nie? Tak. No. Do tego się posługują badaniami radiowymi. Oni naprawdę gdzieś przebadają to, badają wśród słuchaczy, czy im się coś podoba, czy nie. Zanim Adam podejmie decyzję, czy Olgierd Wojtkowiak, czy Paweł Karpiński, czy Rafał Frejer kiedyś w Radiu Z. Teraz nie pamiętam za bardzo, kto jest dyrektorem. Ale ta piosenka się będzie jeszcze rozkręcała. No. O to mi chodzi. Więc te wyświetlenia są spore, ale ja uważam, że tutaj mogą być miliony. Bo zobaczymy. W radiu to już zapieprza. Ja jeszcze nie słyszałem właśnie. A ja właśnie słyszałem w radiu i powiem szczerze, że to jest dla mnie właśnie tym przykładem, że słuchałem w radiu i mówię, to sprawdźmy, czy czasem na YouTubie nie jest jedynką. I już było. I już jest. No, ale nie wiem, czy to nie jest tak, że ona już zdobyła taką popularność, że obecnie co nagra teraz. Tak. Tak. To od razu staje się jedynką. Masz rację. Ona ma dzisiaj bardzo duży kredyt zaufania wśród swoich fanów, wśród słuchaczy i wśród dyrektorów radiowych. No tak. Do czego zmierzam? Każda nowa piosenka Sanach na pewno z tak zwanego urzędu poleci w radiu. Od razu. Czyli nie ma dyskusji. Sanach, Podsiadło, nowe single wchodzą na playlistę. Ale uwaga, jeżeli ta piosenka nie spodoba się w dłuższym czasie swoim słuchaczom rozgłośni radiowej, tak jak poprzednie, no to szybko spadnie z tej rotacji. Na przykład nie będzie na tej rotacji 25 tygodni, a będzie 5 tygodni, bo Adam Czerwiński wypuści do badań i powie, no sorry Sanach, robiłem co mogłem, ale jednak twoja piosenka już nie jest tak przebojowa jak poprzednia. I co się stanie? Sanach wyda kolejny singiel, Adam już będzie
ostrożniejszy. Aha. Tak? Dyrektor muzyczny już nie wsadzi od razu piosenki do radia, tylko powie, no wiesz co, może nie, on nie rozmawia ze Stanach, tylko tam z wydawcą, mówi, no tak, słuchajcie, no ostatnio zagraliśmy z urzędu, no ale teraz przypatrzymy się, jak to się rozgrywa w internecie, nie? Może tak być, nie? Powie sobie, poczekaj, włączymy, co Remo i Rozmiar powiedzieli na temat tej piosenki. Na przykład, nie? A więc wiecie, są utwory, ja przeżyłem tych karier mnóstwo i co tu dużo mówić. Doda też kiedyś była na takim poziomie radiowym, że każdą nowość jej grali. Dzisiaj niekoniecznie, ona znowu musiała na to zapracować. No tak, Phil, prawda, też miał pasę, wszystko leciało. Też zniknął. Ich troje, wszystko leciało. No i teraz mnie ciekawi, posłuchamy dalej, czy ona zaczyna już utwór od refrenu. Jak myślisz, czy to jest zwrotka? Nie, chyba myślę, że to jest zwrotka. Miki? Ja myślę, że to takie intro przed refrenem. Czyli taki bridge. Tak, tak? No okej, okay, dobra, refrenem, zobaczymy, dokładnie. Bo to jest ciekawe, nie? Słuchajcie, nie, ale jedzie na motorach, jestem ciekaw, czy ma prawko tej. Nie, wiesz co? Ty, ta Maja Staśko, jak będzie to oglądać, to jeszcze ją zgłosi tej na policję. Ona jest świrnięta. Maja, nie mów tak o niej, bo teraz ona ciebie zgłosi, człowieku. O kurczę! No, o, weź to! Pozdrawiam! Ale to nie żaden hejt, nie? Żeby zaraz nie zrobiła akcji na Twitterze o tobie. No właśnie, i teraz jest refren, czy wtedy był refren, i to są jaja, nie? Ja cały czas czekam, żeby mnie to porwało, ale mnie to jakoś nie porywa na razie. A ja uważam, że te dźwięki, o, to są tak wpieprzające się w głowę. Zobaczcie ten początek, drugi raz włączę ci, no. Ty jeszcze nie słyszałeś drugi raz, ja będę słuchał trzeci raz, bo wrażenie słyszałem. No i teraz słuchaj, ten początek. To jest jak jakiegoś westernu, nie? Nie muzyka. Teraz, melodia. Każdy sobie, wiesz, każdy Polak, każdy nawet nie umiejący muzyki. Tak, tak, tak. A, i tak będzie co chwilę leciało w radiu i to wpadnie w głowę tak, że ludzie wszyscy będą to nucić, tak? Umie ona robić przeboje. Umie robić przeboje. Myślę, że ona to już robi naprawdę stricta po to, żeby to się stało hitem. No, ile ja dostaję piosenek od artystów, Remo, czy to już jest hit, nie? No dokładnie, nie? No wiesz, a więc to hit. No. Hitem będzie tak jak ona, wiecie, że ona jako pierwsza kobieta sprzedała Narodowy. No, czyli to jest taka piosenka o miłości, że ona go mega długo nie widziała i nie może nabrać powietrza. No dobra, ciekawe, bo ja jestem właśnie ciekawy, czy ona namawia ludzi do życia bez powietrza? Co? No bo tak śpiewa, nie? Aha, tak dosłownie. No, miesiąc bez powietrza, co mamy? Wstrzymać powietrze? Przeżyjemy? Ale tak dosłownie bierzesz każdy tekst? No nie wiem, no co? Co mam zrobić, no? Interpretuję, no. Można żyć bez, można żyć. I zobacz! I sam już... To są te powtórzenia. Można żyć, I już słuchać sam drugi raz z nią zaśpiewa. Tak, tak, tak. I pierwszy raz to słuchając. No klimat westernu jest myślę zajebisty, nie? A nie uważacie, że to jest piosenka stworzona na potrzeby jakiegoś filmu? Bo tak nawet ten klip i sama ta piosenka, no bo słuchajcie, zaraz może wyjść jakiś film, który jest w klimacie country wiejskiego. Tak, bardzo często tak się dzieje, że za chwilę to będzie gdzieś soundtrackiem, nie? Mm-hmm. A więc nie wiem, może już jest. Ja od razu zacząłem myśleć, kto z polskich aktorów może być kowbojem tej i jakoś mi to nie wychodzi. Podsiadło bym mógł być. Podsiadło, no. No, ten kapelusz założy. I tak, bo on atakował. Już gra w reklamach, to w filmach będzie ją atakował z Colta. Co to znaczy przeszłego roku w ogóle, nie? Co to jest za stwierdzenie? Przeszłego roku. Maria Pawlikowska, okej, przeszłego. Mi się wydaje, że to jest słowo stworzone właśnie przez panią Marię Pawlikowską Janoszewską. Tak mi Czyli się gdzieś wydaje. Takie zagranie już artystyczne, które już się pojawiało jakby w polskiej scenie. Nie, no bo to jest muzycznej. Jej tekst. Aha, no tak. To nie jest tekst Sanach, to jest właśnie tej pani Marii Pawlikowskiej, Jasnoszewskiej i ona się inspirowała tym i nie wiem. Ale to jest zajebiste użycie takiego słowa, mhm. które jest w naszym języku, a tak, no nie wiem, no ja chyba się, mając 45 lat, pierwszy raz słyszę. Przeszłego roku. Czas przeszły, tak, ale przeszłego roku, nie? Minionego roku, zeszłego roku. Mm-hmm. Ja nie rozumiem, czemu na motorze ona jedzie. Przecież to jest taka gwiazda, ona powinna koniem jechać. Białym koniem. No tego formatu gwiazda, tak. No chyba, że wiesz. No, a nie różowym skuterkiem. Wiesz, w czym jest problem? Pewnie się bali, że te konie będą srać wszędzie, nie? No.
można żyć, można żyć. I co? Bez powietrza. No widzisz, hej, no już no. Ja nie jestem wybitnym jakimś gościem w tych dziedzinach. Może... O nie. To był ona o jakimś gangsterze w ogóle śpiewała, się okazuje, i on jest poszukiwany. Hasło. Czy to oznacza, że Stanach kocha tych złych? Gangsterów? Gangsterów? Ale, no, ale wam powiem tak, bardzo często jest tak, że piękne kobiety jakimś cudem zakochują się właśnie w tych gangsterach, nie? W tych, łobuzach. W tych łobuziakach. No. No, zawsze gdzieś te takie najpiękniejsze kobiety ciągnie do takiej... Nawet się mówi, że chuligan kocha najbardziej, nie? Tak. No, no. Tak, no, bo ta lojalność u chuligana jest duża. I tu właśnie duża. Jest pokazane w tym teledysku, nie? No. Wszystkie, kobieto. Czemu on to zrywa? I ta różowa czcionka. Pożal się Boże. Nie, no to już zrobili tak fajnie, nie? To tak samo jak my nagrywamy jakiegoś TikToka śmiesznego, nie? Albo cringe'owego i na końcu się sami z niego śmiejemy, nie? Jak chcecie takich półprofesjonalno-amatorskich ocen dwóch boomerów, jedynek na czasie, zróbcie tu hałas. Możecie udostępniać naszą ocenę wszystkim, bo nie ukrywamy, mocno się zajawiliśmy tym. To nie jest nasz regularny film. Na filmy zapraszamy was w poniedziałki, w czwartki o godzinie 18. O nie, ale jazz, ale jazz! Kawka, pamiętajcie o kawce. Najlepsza kawa, świeżo palona. Naszej produkcji sprowadzamy ziarna z Brazylii. Palimy w poznańskiej kraftowej palarni. Jakość top. Jestem przekonany, że jak kupisz tą kawę, to powiesz, że nie piłeś nigdy lepszej. Polecamy, naprawdę. Życie po 40.com, ewentualnie na Allegro, jak piszecie życie po kawie, wyskoczy wam. Elo.